Kasa, jesteśmy na drugich urodzinach restauracji Santai. Powiedz, czy jesteś miłośnikiem kuchni tajskiej, stąd twoja obecność? Jak najbardziej lubię. Z tych azjatyckich to tylko jeszcze koreańska, południowo-koreańska, czy chyba to jest może ogólnie koreańska, tylko że wiemy na przykładzie południowych Koreańczyków, którzy jako bogatsi wyjeżdżają gdzieś tę kuchnię, czy promują, czy po prostu zakładają restaurację. Ale to są takie smaki wytrawne, a tu są takie w kierunku słodkiego. Wiadomo, że nie tylko słodkie, ale no, czy pad thai, czy no, lubię po prostu. Wiem, że dzisiaj uświetnisz imprezę. Co zaśpiewasz? No co mogę zaśpiewać? Chociaż nie, czasem też covery wykonuję, ale dzisiaj skupię się na swoich utworach kilku. Będzie też niespodzianka muzyczna, to nie powiem jeszcze co to będzie i kto, ale tak z takiego naszego jakiegoś tam spotkania improwizowanego wyniknęła taki pomysł. A powiedz, co u ciebie zawodowo teraz? Będziesz coś nagrywał? Czy masz przygotowaną jakąś płytę? Nic specjalnego. Co jakiś czas coś nagrywam, na przykład czasem zapraszam kogoś, są to na przykład młodsi wykonawcy, albo piszę dla nich utwory, zresztą tu w Santai mieliśmy taką premierę w maju, albo też tacy starsi debiutanci, jak Andrzej Rybiński na przykład, mocno starszy, no to na przykład z nim nagrałem jakiś taki jeden utwór, który mówi o tym, komu potrzebna jest melodia w starym stylu takim na przykład, bo teraz coraz mniej w tych utworach jest powiedzmy melodii, takie mam wrażenie. No także różne mam pomysły, natomiast jestem niezależny od 18 lat, nie mam kontaktu z żadną firmą płytową, więc jakoś tak to idzie dosyć powoli powiedzmy, tak, że nie ma kasy, mówiąc za dużo, więc tego finansowania zewnętrznego, no więc jakby to powiedzieć, nie mam dużej dystrybucji, promocji i tak dalej, no to ja sobie traktuję to jako, może hobby to za dużo powiedziane, czy tam za mało powiedziane, no ale powiedzmy, że tak bez ciśnienia, tak. Głównie w takim okresie skupiam się na graniu koncertów i w odróżnieniu od tego tutaj, no to przychodzę z zespołem, przyjeżdżam i gramy. Plus zespół taneczny, jeszcze tancerki, także ma to taką, bo jest dużo utworów latino, no więc jakoś że te stroje karnawałowe i tak dalej, także to ma taką prawę dosyć fajną i na tym się głównie skupiam w miesiącach letnich, na graniu koncertów, na prezentowaniu no właśnie tych powiedzmy lat 90., który bardzo dużo ludzi to lubi, ma sentyment, zapraszają mnie, także to jest taki mój główny cel, że tak powiem, miesięcy ciepłych. A gdzie najbliższy koncert? Koło Wrocławia, albo Jelcz, Laskowice, Skarbimierz, o coś takiego. W najbliższą sobotę, później, tydzień później, też w te podobne okolice Oławy zdaje się i koło Kalisza, także później Kędzierzyn-Koźle 7, no czyli gdzieś tam w stronę Opola, generalnie Opola, Wrocławia, Kalisza później troszkę wyżej. No tak mniej więcej te kierunki. Ale dzieje się. Taki koncertowo powiedzmy, nagrania, bo troszkę mniej odrobinę teraz, ale, no ale coś tam się dzieje. Dziękuję, czekamy wobec tego na występ. Tyle wystarczy akurat. Dziękuję bardzo.